od pierwszego odcinka. Ja się to troszeczkę czułam tutaj niepewnie, bo ci moi koledzy, trenerzy, oni już byli bardzo oswojeni z tym programem, już brali nieraz udział i bardzo dużo mówią i bardzo dobrze mówią. I właściwie wyjmują mi wszystko z moich ust na początku. Potem jakoś się zaczęłam rozpychać trochę i wydaje mi się, że było okej, ale z początku czułam się bardzo taka niepewna, co jest w ogóle w moim przypadku bardzo dziwne, ale z drugiej strony normalne chyba. Każdy w nowej sytuacji tak, nie chciałam przesadzać, nie chciałam nic robić na siłę, po prostu szłam tak trochę na czuja. To jakie plany teraz na przyszłość, po tym ciężkim okresie? Przede wszystkim święta i odpocząć, bo to był naprawdę od maja duży wysiłek dla mnie, aczkolwiek ja jestem w jakimś sensie nie do zdarcia, także i przymierzam się do następnej książki, następne projekty, oczywiście muzyczne, ale kiedy to zrealizujemy, koncerty, projekty, to jeszcze nie wiem, ale już mamy z moją agencją, z moją menadżerką plany.